Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na naszym spotkaniu dotyczącym planowanych badań ekologiczno-architektonicznych krypty burmistrza Stargardy Petera Greminga. Chciałbym przywitać przede wszystkim gospodarza obiektu, księdza doktora Janusza Posadzego, panią Barbarę Wąsowicz, która jest doktorantką w Katedrze Genetyki Ogólnej i Molekularnej Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Biologii i pana Marcina Burdzieja, naszego muzealnego antropologa i speca od wszystkiego, co nie żyje. Proszę Państwa, temat naszego spotkania jest oczywiście związany z osobą bez kozery, można powiedzieć, najwybitniejszego burmistrza Stargardy doby nowożytnej. Mowa tutaj o okresie przełomu XVI-XVII wieku i przede wszystkim bardzo trudnym czasie wojny 30-letniej. Przypomnę, że ta militarna i religijna rozgrywka miała miejsce w Europie w latach 1618-1648 w granicy Księstwa Pomorskiego. Wojna 30-letnia przyszła w roku 1627, a ostatecznie rozstrzygnięcia pokojowe, które miały miejsce w roku 1648, doprowadziły do tego, że Księstwo Pomorskie zostało podzielone na dwa państwa. W pewnym sensie epizod podobny do rozbiorów Polski w późniejszym okresie, gdzie część zachodnia ze Szczecinem, Stralsundem, Wyspą Rugią przynależała Szwecji, natomiast część wschodnia ze Stargardą, Kołobrzegiem, Słupskiem przynależała do Brandenburgii. Jest to czas, był to czas dosyć niszczący, nie tylko dla sfery związanej z mieszkańcami, ale także infrastrukturą miasta, jego dziedzictwem, finansami, ekonomią, polityką, mieszkaństwem i wieloma innymi aspektami. Parę słów na ten temat, kim była ta osoba. Peter Greming był Stargardzianinem, to znaczy urodził się w Stargardzie 30 września 1561 roku. Jego rodzicami był Peter Greming, senior, który był stelmachem starszym tego cechu, oraz Gertruda Bellin. Uczęszczał on do szkoły miejskiej. Przypomnę, że szkoła miejska to jest szkoła ratuszowa, czyli szkoła podstawowa reformacji w miejscu dawnego klasztoru Augustianów. Czyli przy dzisiejszej ulicy Wita Stworza tam mniej więcej mieściła się szkoła miejska. Później został pisarzem w służbie książęcej u dowódcy Zamku Bytowskiego. Przypomnę, że Bytów i Lęborg były starostami, które należały do Księstwa Pomorskiego poprzez umowę zawartą z Rzeczpospolitą. Podróżował, wiemy, że po Prusach, po Polsce, po Rosji i w 1580 roku został powołany do kancelarii księcia Wołogoskiego Ernesta Ludwika, gdzie pracował w kilku domenach książęcych, m.in. w Pudagi i w Jasienicy, czyli tej dzisiejszej części należącej do miasta Polisk. W 1588 roku odszedł ze służby książęcej i wrócił do Stargardu. Tu ożenił się z Małgorzatą Fredericks, w niektórych źródłach Fredericks, wdową po rajce stargardzkim Peterze Lamburgu. Zajmował się przede wszystkim w okresie stargardzkim handlem płodami rolnymi, wełną, solą oraz udzielał pożyczek. Jeżeli mowa jest o soli, to głównie była to sól pochodząca z Lineburga. Zresztą Pomorzanie najczęściej w tej części handlowali solą lineburską, nie kołobrzeską. W 1590 roku został rajcą, następnie skarbnikiem stargardzkim, a ostatecznie w 1616 roku burmistrzem. Trzeba zwrócić uwagę, że niektóre źródła podają różne daty, ale to wynika po prostu z niedostępności części źródeł oryginalnych, które zniszczone zostały 4 lata po śmierci Greminga, bo w tym czasie był wielki pożar Stargardu w roku 1635, gdzie spłonęło również archiwum miejskie. Znamy jego dwa testamenty. Testament Greminga I powstał w 1625 roku i razem z małżonką, właśnie z Małgorzatą Fredericks, sporządził ten zapis, gdzie wskazał jako miejsce pochówku jedną z kaplic w kościele mariackim. Ponadto przekazał wtedy 7 tysięcy guldenów na różne fundacje, w tym 4100 guldenów na stypendia dla uczniów szkoły miejskiej, czyli tej samej szkoły, do której uczęszczał kilkadziesiąt lat wcześniej.
To był czas, kiedy Stargard przeżywał okropieństwo wojny 30-letniej, jeszcze nie do, która nie dotarła jeszcze do granicy Pomorza. Dotarła w sposób dotyczący morowego powietrza. To znaczy mieliśmy dżumy w tym czasie w Stargardzie. I wtedy zmarło, jak się ocenia, od 2,5 tysiąca do 3 tysięcy mieszczan, gdzie mieszkańców było 6-7 tysięcy. Także widzimy, że była to liczba dosyć potężna, wobec czego ten testament po prostu sporządzili w momencie, kiedy spodziewali się rychłej śmierci. Do tej śmierci jednak nie doszło, szczęśliwie. Przetrwali ten czas morowego powietrza. Natomiast Małgorzata zmarła 23 listopada 1628 roku, czyli 3 lata po zarazie. W dniu 3 października 1630 roku ożenił się Grenik powtórnie z Barbarą Marią von Zukow. To była szlachcianka pochodząca z Dłuska pod Węgorzynem. Zresztą w drugim testamencie, który Grenik sporządził, są też zapisy dla kościoła w Dłusku. Niestety Dunowiec dzisiaj jest w ruinie, został zniszczony w okresie po II wojnie światowej, bo czego nawet nie wiemy, czy pewne rzeczy, które fundowane były przez Grenika, znalazły się w tym kościele. Ten drugi testament, którego Państwo tutaj widzą reprodukcję, powstał 28 stycznia 1631 roku, jak to zapisano według starego kalendarza, bo wtedy mieliśmy już dwa kalendarze, w zasadzie to przejście z jurańskiego na gregoriański i tam daty dzienne mogą się różnić w zapisach, ale to jest akurat w tym przypadku mało ważne. Natomiast to zostało zapisane, że jest to 28 miesiąca stycznia według starego kalendarza. Na dole widzą Państwo jego pieczęć sygnetową z dymerkiem, imieniem i nazwiskiem. Jasną informację, że własną ręką przy zdrowym umyśle podpisał ten testament, jego własnoręczny podpis manu propria, czyli właśnie wykonany osobiście ręką. W tym drugim testamencie, to co ważnym się stało dla historii Stargardu, pojawił się zapis dotyczący szkoły, fundacji nowej zupełnie jednostki edukacyjnej, mowa tu o kolegium, które jak wiemy z czasem przekształciło się w kolegium Illustre, później w momencie reform początku XIX wieku w gimnazjum miejskie Petera Greninga, później gimnazjum miejskie i państwowe imienia Petera Greninga, które funkcjonowało do 1945 roku. Myślę, że nikogo z nas to nie muszę przekonywać, że była to najważniejsza uczelnia, użyję się tutaj sformułować takie zdanie, która jakby wychowała wielu humanistów zajmujących się także przyszłością miasta, ale też całego Pomorza, wielu prawników, przyszłych duchownych i tak dalej, i tak dalej. Była to szkoła, która funkcjonowała do ostatniej wojny i tradycje jakby tego miejsca przejęło nasze polskie pierwsze liceum ogólnokształcące, ponieważ drugi budynek, a w zasadzie trzeci budynek, który powstał w 1882 przy obecnej ulicy Staszica, to jest właśnie historycznie gimnazjum Petera Greninga. Wiem, że tutaj jeszcze zwrócę Państwu uwagę na świadków, którzy pojawiają się w tym testamencie. I pierwszym świadkiem, nie bez kozery, jest bardzo wybitna w tamtym czasie w Stargardzie persona, mianowicie David Herlitz, zwany Herlitziusem, medyk stargardzki, fizyk stargardzki, czyli główny lekarz miasta, matematyk, profesor uniwersytetu w Greifswaldzie, poeta, astrolog, astronom, człowiek renesansu po prostu, który mieszkał, proszę Państwa, na kwartale, który badaliśmy w roku 2008, czyli dzisiejsza Galeria Starówka, i tam zmarł w roku 1636. Niestety w wielkim pożarze rok wcześniej zniknęła jego wspaniała biblioteka, z której był znany. Zresztą nieopodal muzeum w skrzydle rynkowym, w którym dzisiaj mieści się Urząd Gminy, znajdował się jego Urząd Fizyka Miejskiego. Natomiast dwa tygodnie później ten testament drugi poświadczył, co jest ważne, książę pomorski Bogusław XIV. Przypominam Państwu, że jest to ostatni książę z dynastii Gryfitów, który jeszcze 6 lat przed swoją śmiercią właśnie zdążył poświadczyć ten testament 5 maja 1631 roku i jednocześnie przeznaczył drewno na budowę auli szkolnej. Szkoła miała się mieścić w budynku szkoły miejskiej, czyli na terenie dawnego klasztoru augustianów i tam pobudowano tą drewnianą aulę. Niestety ona spłynęła w 1635 roku. Przez to też ta uczelnia miała kłopoty z powstaniem. Wiem, że otwarto ją, tak jak sobie życzył Grenik, 2 lata po jego śmierci, w 1633 roku.
a później był okres zaprzestania działalności. Dopiero w okresie brandenburskim, w latach 60. XVII wieku, ponownie szkołę otwarto, jak wiemy, istniała do ostatniej wojny. Dla nas najistotniejsze są informacje pochodzące z testamentu dotyczące miejsca pochówku w kościele mariackim. Tutaj zwracam na oryginały, które dzisiaj znajdują się w zbiorach na archiw Greifswaldzie i tu w tym momencie dziękuję bardzo dyrektorowi Marcinowi Szeblowi za udostępnienie tego dokumentu, który znajduje się w zbiorach greifswaldzkich. W tłumaczeniu, proszę Państwa, te dwa fragmenty informują nas. Pierwszy cytat. Moje ziemskie ciało w ziemi, które jest matką wszystkich ludzi z chrześcijańskimi ceremoniami, w mojej wykupionej kaplicy w kościele mariackim za zasługą pochować. Drugi fragment. Mojej serdecznej małżonce wszystkie dwa groby, grobowce dziedziczne w kościele mariackim za zasługą używać można. Ponadto mojej serdecznej małżonce powinna przypaść moja kaplica ze sklepieniem z pięknymi historiami biblijnymi i umieszczonymi wokół pięknie rzeźbionymi dziełami, które są tak bardzo zgrabnie ozdobione. Analizując te teksty, możemy dojść do wniosku, że po pierwsze Grenik, oprócz kaplicy, którą znamy dzisiaj wszyscy, to jest kaplica położona za ołtarzem w obejściu prezbiterium, z cyklem malowideł starotestamentowych i nowotestamentowych, nawiązujących do tragicznych losów historii, ale powstały, proszę Państwa, dopiero 100 lat po fundacji, w 1631 roku. Natomiast tutaj jest mowa o tym, że kaplica posiadała piękne historie biblijne na sklepieniu. Dzisiaj tych malowideł nie ma. Nie wiem, czy są pod warstwami malarskimi, czy też nie. Natomiast zwracam uwagę na umieszczone wokół pięknie rzeźbione dzieła. To znaczy, że po prostu kaplica była wyposażona odpowiednio w jakieś epitafia i innego rodzaju elementy, które już w XVIII wieku ich nie było. To zapewne stłonęły w tym wielkim pożarze w 1635 roku, czyli 4 lata po testamencie. Grenik miał też inne grobowce w kościele, zapewne po rodzicach. Pamiętajmy, że było to normalnie takie dzisiaj miejsce wykupione, dziedziczne, czyli wtedy, jeżeli było opłacane odpowiednio. Natomiast na pewno pochowany był w kaplicy, tak jak informuje tutaj sam w swoim testamencie, ponieważ ta kaplica później była objęta, można powiedzieć, takim pamięcią dotyczącą Greninga i ostatecznie to jest miejsce usytuowania tej kaplicy dla przypomnienia na rzucie. I tutaj kaplica grzebalna właśnie Greninga na fotografii z 1895 roku z naszych zbiorów, gdzie zwracam uwagę na supraporta z portretem. Ten portret przywoływałem na drugim slajdzie. Podobne były 3 lub 4 portrety w mieście, natomiast dzisiaj nie ma żadnego, bo jeden wisiał w sali Rady Miejskiej, drugi wisiał w kolegium religijnym, czyli gimnazjum, trzeci wisiał w kościele mariackim i podobno jeszcze starsi cechu Stelmachów w swojej cechu posiadali ten portret Greninga. One były malowane według jednej mody, według jednego wzorca z charakterystyczną kryzą, czyli tym całym strojem typowym dla przełomu XVI i XVII stulecia. Wiemy, że te supraporta do kościoła mariackiego w stulecie testamentu Greninga, czyli w 1731 roku, w rzeźbie stawiarskiej, rzeźbiarz Bartolomeusz Franz. On był też projektantem hełmu wieży północnej kościoła mariackiego i realizatorem wielu ołtarzy ambonowych w powiecie stawiarskim i w ziemi pyrzyckiej. Pozostały do dzisiaj na przykład w Lubowie czy w Sutkówku. I również sporządził taką tablicę komemoratywną, którą Państwo widzą przy oknie. Taką w kształcie trójkąta, zbliżoną ze ściętym stożkiem, gdzie była informacja o właśnie miejscu spoczynku Greninga, że jest to właśnie to miejsce, a nie inne. O tym informował rektor Wagner w tej mowie, która wygłoszona była właśnie na stulecie testamentu na początku lutego 1731 i to jest znane wszystko z druku publikowanego. Zapewne w okresie, kiedy kościół mariacki poddawany był renowacji przez Henryka Denekego na początku XX wieku, te barokowe supraporta i to, które istnieje do dzisiaj przy wejściu w stronę południowej, przeniesiono do wieży. I to, co Państwo widzą na fotografii, to jest stan z 1936 roku, gdzie mamy do czynienia z opierzeniem pochodzącym właśnie z kaplicy Greninga, ale przeniesionym do wejścia od wieży północnej. Czyli tak jakbyśmy dzisiaj wyszli z muzeum, z tej strony znajdowało się właśnie to supraporta. Ale co się stało po II wojnie światowej, tego niestety nie wiemy.
albo zostało zgrabione, albo zniszczone. Pozostały jedynie fotografie. Teraz przybliżę Państwu cel badań, o którym w zasadzie informowaliśmy. Jak wiemy wszyscy, ksiądz proboszcz informował o tym niejednokrotnie w różnego rodzaju mediach. Państwo też brali udział w różnych spotkaniach, które odbywały się na ten temat. Kolegiata Najświętszej Marii Panny otrzymała w 2019 roku dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt Rozwój Zasobów Kulturalnych poprzez prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowej kolegiacie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie, który złożony był w ramach procedury pozakonkursowej do 8 osi priorytetowej ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury POIŚ na lata 2014-2020. W trakcie planowanych prac, między innymi na całej przewidzianej powierzchni, zostanie wyremontowana posadzka. Z tego też powodu jesteśmy po takiej wstępnej deklaracji obustronnej. Będziemy starali się rejestrować wszelkiego rodzaju relikty pojawiające się pod tą posadzką. Będą to relikty zarówno grobowców, krypt, ale liczymy także na relikty architektoniczne starszego kościoła. Bo pamiętamy, że przecież historia tego obiektu sięga roku 1292, być może wcześniej był obiekt drewniany, bo już relikty tego starszego kościoła odkrywaliśmy podczas badań krypty w roku 2016. To wszystko zostanie zainwentaryzowane, niektóre rzeczy może przebadane, ale na pewno jest okazja właśnie ku temu, abyśmy mogli przebadać kaplicę i kryptę, czy też miejsce spoczynku Petera Gröninga. I to zostało wytypowane do pełnych badań naukowych jeszcze przed przystąpieniem do prac rewaloryzacyjnych, aby mieć ostateczny czas i przystąpić do tych badań na różnych polach specjalistycznych z zakresu archeologii, antropologii, genetyki między innymi. Stąd właśnie obecność osób w zespole badawczym. Oczywiście prace koordynuje Muzeum Archeologiczno-Historyczne w naszym mieście, ale we współpracy z Katedrą Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, jak i wspomnianą Katedrą Genetyki Ogólnej i Molekularnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Mamy sporo źródeł historycznych na temat samej fundacji, na temat samego Gröninga. Mamy też kilka źródeł ikonograficznych jego przedstawienia, ale wszystkie, proszę Państwa, powstały na kanwie portretu, czyli tej ilustracji, która była przywoływana, którą Państwo tutaj widzą. To jest reprodukcja, którą posiadamy dzięki życzliwości Izby Ojczyźnianej w Elmshorn. Była kartka pocztowa wydana na 600-lecie fundacji w 1931 roku. I to jest portret, który był w szkole, czyli w dzisiejszym liceum ogólnokształcącym. No, widzimy tutaj właśnie postać Gröninga i na kanwie tego portretu wykonywano grafiki, które są znane z XVII czy też z XVIII stulecia. Każde pozostałe. Natomiast co do szczegółowych badań, które chcemy przeprowadzić, związanych z analizami, o których wspomniałem, to mamy do dyspozycji właśnie osoby, które będą te analizy wykonywać. No i jest oczywiście gospodarstwo tego obiektu, który zdobył się na to, abyśmy mogli takie prace przeprowadzić, wobec czego oddaję Państwa do dyspozycji. Chyba, że ktoś chce powiedzieć jakieś słowo wstępne. Ja oczywiście ze swojej strony chciałbym podziękować panu dyrektorowi i całemu zespołowi Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie za to, że ma taką wolę do rozpropagowania tej świątyni, która w swoich zasobach ma właśnie takie skarby, nazwijmy to może i niezbyt nośne w sensie takim architektonicznym, czy jakimś takim kultury, czy sztuki jakiejś trwałej, ale niemniej samo odkrycie tego grobowca spowoduje większe zainteresowanie także tym miejscem i mam nadzieję, że dzięki też i Państwu, za Państwa pośrednictwem będzie to rozpropagowane w Polsce, aby turyści przybywając tutaj zainteresowali się tym, co jest jak gdyby u podstaw tej świątyni, mianowicie jej historią średniowieczną i historią całego obiektu, który przecież należy do najbardziej znakomitych czy znamienitych obiektów gotyku ceglanego. I to jest dla mnie bardzo istotne i ważne,
Ja od samego początku, kiedy przyszedłem do Stargardu, akurat nasza współpraca rozpoczęła się od odkrycia dwóch, czy przebadania dwóch krypt w kaplicach bocznych od strony północnej. To się udało rzeczywiście w bardzo krótkim czasie. Nie tylko zostały przeprowadzone ekshumacje tych grobów czy grobowców, ale także zostały przebadane te szczątki ludzkie pod względem genetycznym chorób, które występowały, i mamy pewien materiał, który będzie służył także dla prac naukowych. To jest kolejny etap oczywiście odkrywania tego, co się w tej kolegiacie znajduje. Przypomnijmy, że kolegiata na swojej przestrzeni historycznej była jednym wielkim cmentarzem. Do wielkiego pożaru w 1635 roku na posadzkach leżało ponad 300 płyt nagrobnych, pod którymi spoczywali czy spoczywają nadal oczywiście szczątki. Na pewno znamienici mieszkańcy tego miasta i duchowni, i ci wszyscy, którzy byli związani z tą kolegiatą, oczywiście na zasadzie też i fundacji, czyli wykupienia pewnych tam sobie miejsc, ale także i z uznania dla ich działalności, czy dla tego, co zrobili dla miasta, czy dla samego kościoła. To jest oczywiście jeden z etapów i mam nadzieję, że przy tym głównym remoncie, który planujemy, będzie miał taki decydujący, powiedziałbym, uderzenie w sensie takim największych prac tych budowlanych, to będzie rok przyszły i kolejny. To są na pewno jeden z etapów odkrywania tego, co się w tym naszym kościele może jeszcze znajdować, co będzie oczywiście także kolejnym przyczynkiem do tego, żeby tą świątynią się zainteresować i tutaj do Stargardu przyjeżdżać. Dziękuję bardzo. Poczekamy na pytania. Ja tylko Państwu powiem, że zabadanie rozpoczniemy 29 lipca, ale wcześniej ten teren zostanie ogrodzony i będzie to mała grupa badawcza ze względu właśnie na ten specyficzny rodzaj materiału, który chcemy pobrać do analizy. Jeszcze tylko może dopowiem, akurat to są dzisiejsze ustalenia do tego zespołu badawczego, który będzie prowadził pracę bezpośrednio przy powiedziałbym, odkrywaniu tego miejsca pochówku. Zostaną także zaangażowani więźniowie z naszego zakładu karnego. To jest owoc takiej współpracy między zakładem karnym, tutaj chylimy czoło przed panem dyrektorem, czy dyrekcją całego zakładu karnego, i muzeum. Wiadomo, że są pewne prace, które należy wykonać, a trudno, żeby tak wątła pani doktorant nosiła wiadra z piaskiem, czy z jakimś innym materiałem budowlanym, który na pewno się znajduje, więc będziemy mieć do pomocy również takie osoby, które przyczynią się do tego dzieła i na pewno w ciągu jednego miesiąca, tak z panem dyrektorem, żeśmy rozmawiali, można będzie zakończyć tę pracę. Jest oczywiście też to ciekawostką przyrodniczą, to już chyba pan Marcin nam opowie. Akurat ze strony muzeum będzie najpierw dokonana pewna odkrywka, czy czasami nie jest to skonstruowane, czy ta krypta nie jest skonstruowana troszeczkę, czy była skonstruowana pierwotnie inaczej. No i kto wie, czy czasami nie zmieni to całego układu architektonicznego obejścia, czyli ambitu naszej kolegiaty. Ale to już pan Marcin dopowie. Dopowiem, bo to jest tak naprawdę na tajemnica. Najpierw trzeba próbować zrobić jakiś odbiór próbny, wtedy będziemy wiedzieli, jak podejść do samych badań. Na razie wiadomo, że trzeba je przeprowadzić. Natomiast jakiego rodzaju jest to obiekt? Czy to są groby w ziemi, czy to jest krypta sklepiona? Tego nie wiemy i nie przekonamy się. Ale proszę Państwa, to już jest taki przyczynek, żeby do faktu nawet dać jakąś informację, czy do Super Expressu, bo oni najczęściej to wtedy potrafią dużym tytułem zachęcić, to wtedy byśmy się mogli spodziewać większego najazdu turystycznego. I chyba też nam na tym zależy, także. Ale to dobre zagadkowość, taki wątek zagadkowy i z trzema wykrzyknikami to będzie działało tak bardziej. Tak myślę. Panie dyrektorze, jakie są nadzieje związane z tymi badaniami? To znaczy, chcemy przeprowadzić badania, których nigdy wcześniej nie przeprowadzaliśmy w Stargardzie. To znaczy, myślę, że o tych sprawach związanych z genetyką, z archeologicznym DNA, bo tutaj są specjaliści, którzy na ten temat mogą powiedzieć, czy badaniach antropologicznych. Natomiast myślę, że to chodzi o przywrócenie też pewnej pamięci. Wiemy, że to była osoba zasłużona dla miasta i to była osoba, która, tak jak pan Marcin kiedyś przeliczał, jeżeli mamy te 20 tysięcy guldenów wtedy, to jest to, że państwa
mniej więcej 12,5 miliona złotych. Czy znamy dzisiaj kogoś, kto na cele publiczne w obliczu wojny, kataklizmu, który mamy ubrany, przeznacza na szkoły takie pieniądze? Po to pisząc w testamencie, że nie chciał się za bardzo uczyć, jak był młody, tylko umiał czytać, rachować, robić kongresy, ale teraz z perspektywy swojego wieku mówi, że szkoda, że warto jednak było się kształcić. Chce pomóc wszystkim biednym, którzy nie mają pieniędzy na to kształcenie. I z tego powodu jest to warta osoba przywrócenia przede wszystkim pewnej pamięci w mieście. Bo jak patrzymy sobie na różne nazwiska pojawiające się w Radzie Miejskiej tamtego czasu, czy wcześniejszego okresu średniowiecza, no to były to osoby, które budowały miasto i gdyby do pewnego poziomu nie doprowadziły tego miasta mimo jego kataklizmów i zniszczeń, czy podczas wojny 30-letniej, czy podczas II wojny światowej, to byśmy nie mieli takiego obiektu, jakim jest kolegiata mariacka, nie byśmy mieli takiego obiektu, jakim jest ratusz, Rady Miejskie i wiele, wiele innych rzeczy. I to są takie nadzieje, aby człowieka po prostu przywrócić potomnym, a jednocześnie dowiedzieć się więcej i żyjemy dzisiaj o nim. Bo jak wiemy, pozostałości, jeżeli te pozostałości odkryjemy, także nie coś powiedzą na temat jego osoby, jego życia. To ile osób będzie pracowało przy tych badaniach? Nasza trójka plus te osoby, o których wspomniał ksiądz prawoż do pomocy. Najmniejsza możliwa liczba osób, ale to wynika też z tych planowanych badań genetycznych. Chodzi o kwestię zanieczyszczenia dróg. Im mniej osób, tym łatwiej ewentualnie pobrać materiał, to o czym pani pewnie powie lepiej. Im mniej osób, w tym wypadku, tym lepiej, bo w tym momencie badania są bardziej precyzyjne i pewne. Jeżeli właśnie chodzi o taki stary materiał, bo można by powiedzieć, że jest to, będzie stary materiał na pewno w porównaniu do tego, na którym większość ludzi aktualnie pracuje, na takim świeżym, to każde niewielkie zanieczyszczenie naszym egzogennym DNA będzie dawało nam zafałszowany wynik. I w momencie, kiedy mamy niewielką ilość materiału, na którym będziemy pracowali, niewielka ilość naszego materiału może nam całkowicie zafałszowywać wynik. Więc od samego początku, od momentu pierwszego wejścia i od pierwszego oddechu, mogę tak powiedzieć, ważne jest, żeby tam jak najmniej osób, żebyśmy mieli jak najmniejszy wpływ na to, co później będzie. To państwo będą mieć jakieś specjalne uniformy, rękawiczki, to wszystko takie zabezpieczające? Jest to właśnie bardzo, bardzo konieczne, żebyśmy byli ubrani specjalny kombinezon, maseczki, żeby jakby jak najmniej po sobie tam zostawić tak naprawdę, bo czasami, prawem jest, że nawet w kurzu znajdują się cząsteczki DNA. Także musimy jak najmniej być inwazyjni, jeżeli chodzi o oszczędność. Czyli sesja zdjęciowa, klątwy mikroby i uczumi idą super ekspresy. No ja tak myślę, no, to wykluczamy właśnie to. Ale możemy tak podgrzewać, bez żadną rację, tak? Jeszcze by dopisać, że naukowcy mają bóle głowy i nudności po badaniach. Może po obiedzie proboszcza. A kogo jeszcze państwo spodziewacie się tam odkryć pod posadzką? W tej konkretnej krypcie? No to jest mowa z testamentu. Jego małżonka. Nie wiemy, czy obie, czy pierwsza. Pierwsza raczej tak. Natomiast druga nie wiemy, czy nie została pochowana później w Tłustym, w kościele, który należał do jej rodu. Wiem, że nie mieli dzieci, bo w obliczu pierwszego testamentu w 1625 roku byli już 37 lat po ślubie i nie mieli dzieci. Natomiast wiemy, że Grenich miał siostrę i miał brata. Oni są wymienieni w drugim testamencie. Czy mieli też prawo skorzystania z krypty Petera Graninga? Tego nie wiemy, bo w testamencie nie ma o tym mowy, ale to mogło zostać zapisane zupełnie innym dokumentem wcześniej na przykład. Ale znamy z historii nawet naszych najbliższych, że tak powiem, obszarów pomorskich, że zdarzają się historie, że są osoby zupełnie z sobą w żaden sposób nie stoli wywracane. Pochowane w krypcie, bo nastąpiła jakaś umowa, gdzie ktoś tylko odruch serca i na przykład dziecko, które zmarło w bardzo młodym wieku, zostało pochowane w tej krypcie, ponieważ innej nie było miejsca, tak, wprost obok, a niekiedy nawet znacznie dalej. Może tak się wydarzyć. Czyli jest też domniemanie, że w tej krypcie może nie być szczątków wyginka? Tego nie wiemy. Nikt nigdy
nie otwierał, nie mamy danych na temat otwierania. Jeżeli otwieraliby to w XVIII wieku czy później, to myślę, że jakaś informacja by została. Jest mowa tylko o zrobieniu wyglądu tej kaplicy, nadanie jej odpowiedniego wymiaru dla fundacji, tak? Co nastąpiło w stulecie po fundacji Grellinga. Wiemy, że Deneke przeprowadzał renowację, ale nie wiemy nic na temat krypt. Część krypt faktycznie tych, których mówił ksiądz proboszcz, które badaliśmy w roku 2016, wszystkie zostały zniszczone w trakcie remontu Denekego, ale wynikało to z jednej prostej przyczyny. Ponieważ wewnątrz to są wysokie kaplice od strony północnej, mają stopienia bardzo wysoko i aby wystawić rusztowanie, architekt musiał być pewny, że to rusztowanie nie spadnie do krypty. Wobec czego zawalono te krypty, zasypano je gruzem i dopiero postawiono rusztowanie. W przypadku kaplicy Grellinga nie jest to kaplica wysoka. W prezbiterii nie mamy wysokich kaplic, mamy dwa poziomy kaplic, górny i dolny. W tej dolnej nie ma potrzeby stawiania tak ciężkiego rusztowania, które może doprowadzić do zniszczenia krypty, jeżeli ta krypta w ogóle tam nie jest, bo może być to grób ziemny. Też tego ostatecznie nie wiemy. Stąd też jakby te wcześniejsze rozeznanie, o którym wspominał pan Marcin Ludzi, że chcemy przeprowadzić rekonesans, który ma wykluczyć lub też nie potwierdzić, czy mamy do czynienia z kryptą sklepioną istniejącą tam do dzisiaj, w dobrym stanie, bo może być to krypta, do której dostęp by był nie od strony sklepienia, tylko od strony na przykład obejścia prezbiterium, gdzie były schody prowadzące do zamurowanego otworu, a dalej było pomieszczenie komora, gdzie znajdowały się szczątki doczesne Grellinga i jego małżonki. Też chciałbym zwrócić uwagę na to, że sytuacja może być, tam pojawia się testamencie słowo zasuwa. Ciężko jest tłumaczyć na polski dosłownie, bo to jest słowo Scheiben niemieckie. Scheiben można tłumaczyć jako przegroda, ale to też może nam pokazywać, że albo była płyta nagrobna, przez którą dokładano, czyli coś, jakiś element, który po prostu zamyka, tak, ten grób i można było dokładać, albo chodzi o zamurowanie po prostu, tak, zrobione dojścia. I było to umurowane tylko w momencie, kiedy dokładano następne szczątki. I tak naprawdę o takich pochówkach w naszym mieście wiemy bardzo niewiele. Analizujemy materiały z innych miast, z Rundu, z Greifswaldu, z Gdańska. To są miasta transatlantyckie, gdzie podobny schemat istniał. Natomiast nie mamy danych archiwalnych dotyczących na przykład tzw. ksiąg kamieni, czyli Steinbuchów, gdzie mamy jasno określone, że w tym miejscu leży ten i ten, tu i tamten, ponieważ Kościół taki rejestr prowadził i w ramach zbycia takiego drogowca po prostu wiedział, gdzie, który dróg jest pusty, który można zająć, który można sprzedać, przeznaczyć na inną rodzinę. Czy Państwo mają wyznaczony czas na badania? Bo różnie się bywa, zdarzają się znaleziska, które wymagają... Znaczy mamy decyzję konserwatora mamy wydaną już od czerwca, czy nawet od końca maja, natomiast mamy do końca września decyzję. Ustaliliśmy na razie między sobą, że badania chcemy, żeby potrwały miesiąc, czyli zaczną się 29 lipca i do końca sierpnia będą trwały. Jest to tak mała powierzchnia, że raczej nie powinno to specjalnie tam wpłynąć. To nie jest... Powierzchnia w 2016 roku była znacznie bardziej rozległa i przebadaliśmy to w zasadzie też w miesiąc. Ponad miesiąc, tak. 5 tygodni. Zapraszam do pytań specjalistów. Ja już bym chciał przestać mówić. Takie szczegółowe może właśnie jakieś pytania. Co możemy przecież ustalić na podstawie tylko chociażby pobranego DNA? No, bardzo wiele rzeczy możemy ustalić tak naprawdę. Możemy też ustalić bardzo niewiele. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie będzie zachowany materiał, czy faktycznie ktoś to kiedyś otwierał, czy ktoś naruszał szczątki, załóżmy. No, ciężko jest ustalić tak naprawdę. Na pewno będziemy starali się koprodukować, starać się ustalić koprodukty mitochondrialnego DNA, ale też chromosomu Y. Może uda się fajnie było potwierdzić w jakiś sposób z poprzednimi badaniami, może jakąś, nie wiem, genetyczną zależność. Fajnie byłoby to zrobić. Jeżeli materiał będzie dobry, można zrobić bardzo dużo. Można pokusić się o markery chorobowe. No, wszystko zależy od tego, co nas zostaniemy. Ale im lepszy materiał, tym więcej badań będzie przeprowadzone na pewno. Fajnie byłoby też zrobić fenotypowanie, czyli może potwierdzić kolor włosów, kolor oczu. Zobaczymy. Ja może jako ciekawostkę podam, bo wczoraj pan dyrektor
Marcin Majewski poprosił o przyjazd pana profesora z Krakowa. Pana profesora Marka Krawca. Marka Krawca, tak. Który dokonał odwiertów w belkach stropowych w piwnicy naszej plebanii, tej najstarszej części prawości z XV wieku, aby dokładnie określić wiek tych drzew, które z których zostało zbudowane, to z, powiedziałbym, sklepienie, znaczy no, strop, może powiedzieć, belki stropowe. To jest też taka ciekawostka, też mi na tym zależało, aby jak najwięcej takich, powiedziałbym, poruszeń następowało w obszarze tych budynków. Mówimy o zarówno o kolegiacie, jak i o budynkach parafialnych, bo przypomnę, że jedna i druga, znaczy i kolegiata, i budynki parafialne są wpisane na listę pomników historii. I to jest taki powód do dumy. Oczywiście, jak przyjdzie troszeczkę, przyjdzie lepszy czas i dokonamy renowacji piwnic, w naszych piwnicach w plebanii znajduje się jedyny chyba na Pomorzu Zachodnim, co pan dyrektor chyba też potwierdzi, kominek w piwnicy mieszkalnej. Ona kiedyś w średniowieczu była zamieszkana i tam można zobaczyć jeszcze taki unikatowy element, który na pewno też zainteresuje nie tylko archeologów czy historyków sztuki, ale także i turystów. I chcemy to też udostępnić. A to tak na marginesie. Temat jest poboczny, ale dlatego ksiądz proboszcz o tym mówi, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, co się stało z naszym miastem w 1945 roku. I fenomenem w tym wszystkim jest właśnie to, że wokół tym morzu zniszczeń, odbudowy nieszanującej w ogóle ahistorycznej tej przeszłości, urbanistycznej miasta, zachował się jeden w zasadzie taki obiekt, gdzie mamy do czynienia z unikatowymi dwoma rzeczami. Czyli po pierwsze przestrzenią piwniczną zamkniętą stropem belkowym, jeżeli to się uda, że on jest ze średniowiecza, to nie ma żadnego takiego innego na Pomorzu Zachodnim, po prostu nie ma. Najbliższe rzeczy mamy Stralsund albo Greifswald, tak? Bo wszystkie po tej wojnie 30-letniej, po tych zniszczeniach były zastępowane te stropy zniszczone sklepieniami. To znamy na podstawie badań archeologicznych w naszym mieście. Obok faktycznie ta piwnica mieszkalna z kominkiem, o której wspomina ksiądz proboszcz, ona jest przesklepiona już w okresie nowożytnym. A dwa kolejne pomieszczenia mają stropy belkowe dębowe. I właśnie pan profesor Marek Rąbiec wczoraj pobierając próby, był zachwycony stanem zachowania. Zachowana jest też biel tego drewna i kora nawet, wobec czego jeżeli próby wyjdą bardzo dobrze, może się okazać, że mamy daty ścięcia drzew co do roku. Czyli co do roku będziemy mieli datę, w którym kiedy ścięto drzewa i użyto za chwilę w zasadzie jako elementy budowlane. Będziemy mieli kolejną taką rzecz, którą naprawdę warto się chwalić i pokazywać, tak jak mówił ksiądz proboszcz, w przyszłości. Dobrze, nie mają państwo więcej pytań, to serdecznie dziękujemy. Oczywiście będziemy w miarę możliwości informować o postępach naszych prac. Przypominam, że zaczynam 29 lipca. Jeżeli będziemy starali się w miarę regularnie informować państwa jeszcze w jakiej różnicy czasowej, tego nie jestem w stanie stwierdzić, bo nie wiem, jak to będzie wszystko przebiegało i wyglądało, czy będziemy mieli jakieś też niepotrzebne niespodzianki. Zespół państwo poznaliście, specjalizacje poszczególnych osób również. Zapraszamy do śledzenia naszych relacji na Facebooku oczywiście, ale także zapraszamy do zadawania konkretnych pytań przez samych państwa. I na ewentualne konferencje prasowe również, które będziemy wykonywali, także zapraszamy. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dziękujemy.